nie będziemy ukrywać przed ludźmi, którzy będą oglądać tę rozmowę, że jesteśmy na pan, bo to niemożliwe, znamy się już kupę lat. To by było dziwne. Co u ciebie słychać? I byłoby trochę dziwne. Co u mnie słychać? No, pracuję z dzieciakami, mam własną szkółkę, którą staram się rozwijać, staram się robić jak najlepsze wyniki, no poza tym pracuję też w Eurosporcie, także mam czas wypełniony po brzegi, nie narzekam. 17 bramek w Bundeslidze, 53 w ligach niemieckich, to najlepsza wizytówka Sławomira Hałaśkiewicza. Turniej charytatywny jest okazją przede wszystkim do czego? Do tego, żeby wspomagać. Takie cele są na pewno zawsze bardzo fajne i oby jak najwięcej, bo wiemy, jak w tych dzisiejszych czasach są postrzegani pewni ludzie. Nie ma co odtrącać, jeżeli jest możliwość, żeby komuś pomóc, to jak najchętniej, jak najczęściej. Bierzesz w tym udział bez problemu? Dla mnie nigdy nie było problemu, żeby przyjechać na takie turnieje charytatywne, bo to wiadomo, to jest szczytny cel i takie cele zawsze jest warto wspierać, bo nie wiadomo, co życie przyniesie, dlatego też pomagajmy, jeżeli możemy. Sławek, wrócę do twojej roli, którą teraz pełnisz, a więc roli trenera i wychowawca młodzieży. Powiedz mi, jak się czujesz w tej roli? Ja czuję się bardzo dobrze, nie narzekam. Zresztą ci, którzy mnie znają, ze mną pracowali, wiedzą, jakim jestem trenerem. Nie chcę się tam chwalić, bo myślę, że wyniki, jakie osiągam z pracą młodzieży, same się bronią. Także chcę to jednak dalej to kontynuować i jak najwięcej przekazać tej swojej wiedzy, którą nabyłem podczas grania w piłkę, tym swoim wychowankom, tym chłopakom, którzy może w przyszłości też kiedyś będą reprezentować barwy Widzewa. Choćby. Najważniejsze jest to, że ty potrafisz wszystkie ćwiczenia pokazać, bo jesteś cały czas czynnym sportowcem. To jest podstawa przy pracy z młodzieżą, żeby no jak najwięcej im przekazać i pokazać. To nie tylko spojrzę w internet, ściągnę sobie ćwiczenie z YouTube'a i będę udawał trenera, bo to nie na tym rzecz polega. Wiemy, że to jest najbardziej odpowiedzialna praca, kiedy się pracuje z młodzieżą, żeby no jak najwięcej im przekazać i jak najwięcej błędów skorygować. Jeżeli się tego nie zrobi na początku tego rozwoju piłkarza, to później już jest bardzo trudno. KOR, czyli Komitet Oszalałych Rodziców, robi podobno najwięcej zamieszania wokół tych drużyn młodzieżowych, dziecięcych. Dajesz sobie z tym radę? Daję sobie z tym radę, ja z tym nie mam problemu. Jeżeli komuś się nie podoba moja praca, podajemy sobie rękę do widzenia. Ja nie pozwalam sobie narzucać, żeby rodzice mną rządzili, bo to nie w tym rzecz. Najważniejsi są ci, którzy trenują, czyli dzieci, później jest trener, a na końcu są rodzice. Co jest ważniejsze, wychowanie czy szkolenie? Czy potrafisz to połączyć? No trzeba to połączyć, bo to nie jest to, że tylko się szkolimy, ale też trzeba wychowywać, bo przede wszystkim ci młodzi piłkarze muszą nabrać też szacunku dla swoich partnerów, dla przeciwnika, bo to nie jest tylko to trening, no też wzajemny szacunek. To jest najważniejsze. Radzisz sobie z tym wszystkim. Niektórzy twierdzą, że my jednak nie powinniśmy brać udziału w rozgrywkach na tych pierwszych szczeblach, tylko większy akcent trzeba położyć na wyszkolenie. W Niemczech podobno dzieci nie biorą udziału w meczach o punkty, prawda? Tamta walka o punkty jest zakazana. To pierwsze zaczyna na wyższym etapie, tak? Przede wszystkim no, trzeba szkolić. No, jeżeli podstaw nauczyć przyszłego piłkarza, a u nas jakoś to jest oparte, że już w tym, jeżeli widzę już takie, no można bawić się w turniejach, tak, ale bezwynikowo, nie ma tam punktacji żadnych, bramek, królów, strzelców, bo to jest niepotrzebne, robią się później dziwne sceny, rodzice tam też do tego swoje dokładają, a tu powinno być jak najwięcej wyszkolić, nauczyć, dopiero później na dochodzą rozgrywki, a u nas to troszeczkę tak jest zatarte, no, liczy się teraz to, co jest teraz, dzisiaj, żeby być królem strzelców, wygrać turniej, a nie to, co będzie z nimi za 5-6 lat. Kończy się rok 2016. Powiedz mi w takim razie, czego oczekujesz od nowego roku i co dał ci ten mijający? Na pewno go postrzegam pozytywnie, tak? Bo się dużo wydarzyło, dużo pozytywnych rzeczy i chcę to przenieść na następny rok. Przede wszystkim, żeby było zdrowie. Jak będzie zdrowie, to myślę, że dalej będzie wszystko się toczyło w tym kierunku, jakim powinno. Nie marzy ci się wielki futbol? Ja już wielki futbol widziałem na własne oczy. Ja się skoncentrowałem na tym, co lubię robić. I w miarę mi to wychodzi, tak? Ja nie mam jakichś aspiracji, których no po prostu w tych dzisiejszych czasach no, są może poza zasięgiem. Ja skupiłem się na tej robocie, która mi odpowiada i z tego się bardzo cieszę.